Redakcję Arendo.eu wspiera sklep Oleole. Elektronika w internetowej cenie. Niespodziewane ogłoszenie Steam Decka firmy Valve zwróciło uwagę mainstreamu na niedokochany do tej pory koncept przenośnych pecetów do grania. A jak wie każdy szanujący się widz Arendo.eu, nie jest to przecież pomysł w żadnej mierze nowy, a zdecydowanym pionierem w tej dziedzinie jest firma GPD. Ta każdego roku wypuszcza nowe i dobrze oceniane modele swoich kieszonkowych komputerów. I traf chciał, że całkiem niedawno do sprzedaży trafił następny, zaskakująco potężny przedstawiciel tej linii. GPD Win 3, który za jednym zamachem pożreć chce Steam Decka, Nintendo Switcha i zostawić sobie jeszcze trochę miejsca na deser w postaci twojego domowego komputera biurowego. I chyba powolutku docieramy już do czasów, gdy technologia ta osiągnęła punkt, w którym jest to plan wart rozważenia. Autorzy komputerów, które wyglądały do tej pory jak maciupeńkie laptopy z wbudowanym padem, zaryzykowali i zdecydowali o drastycznej zmianie projektu dla modelu trzeciego. Na pierwszy rzut oka GPD Win 3 wygląda jak przenośna konsola ze standardowym zestawem przycisków. Dwa analogi, krzyżak, A, B, X, Y, Start, Select, zaskakująco dobrej jakości spusty i bampery, a nawet dwa reprogramowalne przyciski z tyłu. To, że nie jest to kolejny model Switcha, sugeruje w zasadzie jedynie duży port USB 3.0 u góry obudowy. Sekret tkwi w wysuwanym dotykowym ekranie, który odsłania płaską, haptyczną klawiaturę dotykową. Teraz wiadomo już o co kaman. Pierwsze uruchomienie jest bardzo przyjemne. 16 GB RAM-u w wybranym przeze mnie modelu z szybkim dyskiem NVMe i przenośnym procesorem i7 11 generacji to odświeżająco responsywne doświadczenie. Komputer startuje z cold bootu w pojedyncze sekundy i jest gotowy do odblokowania wbudowanym czytnikiem odcisku palca u frontu. Jak zwykle sterować możemy dotykiem, bo ekran wspiera multitouch, ale moim ulubionym pozostaje joypad, który przy przełączeniu suwaka w tryb myszki bezproblemowo emuluje urządzenie wskazujące. Ostatnio na rynku pojawiło się kilku nieposiadających klawiatury konkurentów dla Win 3, ale dla mnie jest to element absolutnie obowiązkowy. Człowiek pozbawiony możliwości wstukiwania tekstu szybko sobie zdaje sprawę, jak bardzo zależny jest od niego Windows. Próba konfiguracji BIOS-u, wpisania imienia w co drugiej grze, a nawet po prostu instalacji systemu operacyjnego bez fizycznej klawiatury bywa udręką. Dlatego kudosy ode mnie dla autorów za to, że mimo wszystko jakaś forma klawiatury się tu znajduje. Nawet jeśli, bądźmy szczerzy, jest bezużyteczna do grania. Ale mimo wszystko wygodniejsza niż może się wydawać. Najwyraźniej lata korzystania ze smartfonów znieczuliły mnie w temacie paneli dotykowych. Wciśnięciu przycisków towarzyszy delikatna haptyczna wibracja, więc w sumie da się z tego całkiem wygodnie korzystać do bardzo podstawowych zadań, takich jak wpisanie adresu www czy wstukanie krótkiego maila. I w sumie z dwojga złego naprawdę lepiej mieć taką klawiaturę niż nie mieć jej wcale. Ta zresztą aktywuje się jedynie, gdy ekran jest w pełni wysunięty, więc nie ma żadnego ryzyka przypadkowego wciskania guzików. Nawet sama szyna wydaje się wysokiej jakości i blokuje się wyraźnym klikiem, choć każdy, kto używał telefonu na przełomie milenium, wie pewnie, że prędzej czy później poluźni się jak archon po paru piwach. Jeśli zastanawialiście się, no i na co to komu, co pójdzie na takiej zabawce, to w sumie jedyną słuszną odpowiedzią jest... wszystko? Win 3 wyposażony jest w 1TB dysk M.2 i jeden z najmocniejszych dostępnych teraz na rynku procesorów mobilnych Intela. Odpala się na nim praktycznie wszystko. Grałem w SnowRunnera, w Cyberpunka, w GTA 5, w Wiedźmina. Oczywiście nie można liczyć na nie wiadomo jakie osiągi, ale nawet najnowsze produkcje wyciągną od 30 do 60 FPS-ów, jeśli jesteśmy skłonni pobawić się ustawieniami. Te bardziej wymagające zmuszą gracza do skręcenia opcji graficznych do schematów niskich, ale kilkuletnie pokroju Wiedźmina 3 czy Grand Theft Auto bez zająknięcia ruszą w zadowalającej płynności na domyślnej konfiguracji. Największą przeszkodą pozostaje sam Intel i jego kiepskiej jakości sterowniki dla Integry Iris Xe, aktualizowane zdecydowanie zbyt rzadko.
te wciąż miewają problemy z niektórymi tytułami, a konkretne gry, takie jak Doom Eternal, wydają się odpalać tylko na konkretnych wersjach driverów. Nie jest to wina bezpośrednio GPD, ale Intel mógłby nareszcie wziąć się za siebie, bo od pewnego czasu wydaje się być orany przez konkurencję na wszystkich frontach. Oby następne GPD przeszły już trwale na AMD. Wyświetlacz ma rozdziałkę zaledwie 720p, więc nawet mocarne gry, no nie ma bata, muszą chodzić. A że ekran jest stosunkowo mały, co jest jego największą wadą, bo chciałoby się w dzisiejszych czasach przynajmniej coś z mniejszą ramką, to jest też zaletą, bo dzięki temu obraz pozostaje ostry, bez zwiększania wymagań w grach. Bo na co komu ekran 1080p przy tak małej przekątnej, jeśli nie będzie to w żaden sposób zauważalne, a zwiększy znacząco obciążenie na procesorze i baterii. A skoro o tej ostatniej mowa, to ta również daje radę, biorąc pod uwagę moc urządzenia. W naprawdę wymagających zastosowaniach, tam gdzie wbudowany wentylator zaczyna wyć jak szalony, laptopek mimo swoich skromnych gabarytów wytrzyma około 2 godzin. A uwierzcie mi, ten chłopiec potrafi wyć, jeśli nie naprowadził was na to jeszcze olbrzymi wywiecznik z tyłu systemu. Przy mniejszych obciążeniach bez problemu korzystałem z niego od 4 do 6, a że ładuje się go po USB typu C, nie powinno być większego problemu z dopakowaniem go z domowej szybkiej ładowarki, nawet jeśli nie mamy przy sobie dołączonego do zestawu zasilacza. GPD umożliwia nawet konfigurowanie TDP, czyli w uproszczeniu poboru mocy komputera. Możemy wycisnąć z niego więcej wydajności kosztem temperatury i baterii, bądź wręcz przeciwnie, ograniczyć pobór mocy i wyłączyć kaloryfer, jeśli nie planujemy renderować akurat remastera pierwszego Shreka w 8K. Mimo to, temperatura i hałas pozostają niezmiennie problemem małych urządzeń na architekturze intelowskiej, co widać również na naszej fotografii termicznej, gdzie pod obciążeniem system rozgrzewał się znacząco. GPD potrafi zrobić się gorący. Ale producent marzy też wyraźnie o stworzeniu urządzenia, które mogłoby nie tylko być podróżnym komputerem dla gracza, ale po prostu stać się Windowsowym odpowiednikiem Switcha, systemem, który zastąpiłby domowy komputer. Opcjonalnym akcesorium jest bowiem kosztujący $50 dock, pozwalający bezproblemowo zmienić go w domowy komputer stacjonarny. Wepnij z tyłu klawiaturę, myszkę, monitor, a nawet gigabitowy kabel ethernetowy i cyk! GPD w stacji zmienia się natychmiast w komputer domowy ze wsparciem dla rozdzielczości rzędu nawet 4K i 60 Hz. Jeśli mamy więcej forsy niż rozumu, do takiego zestawu dałoby się nawet dopiąć zewnętrzną kartę graficzną w formie eGPU dla dodatkowego kopa wydajnościowego w trybie stacjonarnym. Ale stacja dokująca nie wspiera oficjalnie tego rozwiązania, a różne metody obejścia tego ograniczenia w internecie spotykają się z mieszanymi rezultatami. Ale opcja taka istnieje, więc hej, kto komu zabroni pykać w pasjansa w 4K przez GPD Win 3 z pomocą zewnętrznego RTX-a 2080 Ti? Warto pamiętać też, że jest to pełnowartościowy Windowsowy PC, co oznacza dostęp do wszystkich sklepów z grami, od Steama przez GOGa po Epic, ale też chociażby usług grania w chmurze pokroju xCloud i GeForce Now, czy streamowania z innych urządzeń. Na upartego więc, chcąc nie chcąc, na sprzęcie tej klasy ruszy dziś praktycznie wszystko. Pytanie, które ciśnie się na usta wielu z was, to prawdopodobnie, czy GPD Win 3 jest więc lepszą opcją niż valve'owski Steam Deck? Na to odpowiedź poznamy dopiero, gdy konkurent ten trafi do sprzedaży i na pewno opowiemy wam wówczas o naszych przemyśleniach. Na ten moment trójka wydaje się mieć kilka oczywistych punktów przewagi. Jak zintegrowana klawiatura, czy pełnoprawna instalacja Windowsa w standardzie zamiast linuxowego SteamOS. Inne cechy, jak mniejszy rozmiar, to już kwestia gustu. Takie jak zdecydowanie wyższa cena, bo najtańszy model GPD Win 3 kosztuje w momencie recenzji w zależności od modelu i konfiguracji coś koło $1000, przemawiają za propozycją Valve. Jedynym, co mogę powiedzieć z pewnością, to to, że GPD to producent doświadczony, lubiany i sprawdzony, który wyraźnie ucząc się na swoich poprzednich projektach, dojrzewa, dostarczając coraz to lepsze produkty. I tym razem nie jest inaczej. Jeśli chodzi o segment kieszonkowych pecetów dla graczy, Win 3 pozostaje w ścisłej czołówce. Czas pokaże natomiast, na jak długo.